Pieccia na Ukrainie, pieccia. A tu w Polsce, a panka, kobieta wąż, która po bankach wieje się w ciąż. Ja takiego ataku tutaj nie pamiętam, kobieta i wydaje mi się, że ukraińskie władze i firmy prywatne też nie pamiętają, żeby do czegoś takiego doszło. Kobieta wąż. Rzeczywiście wirus nazywa się Petia, która po bankach wieje się w ciąż. Kobieta wąż. Czyli zdrobnienie od Piotr. Która po bankach wieje się w ciąż. Ale także szyfruje pliki, żądając zapłacenia odpowiedniej kwoty autorom wirusa. Jest to taki system znany dość, stosowany od lat i teraz powstaje pytanie, czy to działają szantażyści, czy też działają hakerzy, którzy chcą sparaliżować rzeczywiście państwo ukraińskie, ponieważ są zaatakowane zarówno firmy prywatne, i to duże firmy prywatne, jak i duże instytucje. Jeżeli chodzi o firmy prywatne, to są te korporacje, które odgrywają bardzo ważną rolę na Ukrainie, na przykład do niedawna prywatny bank PrivatBank, tu jest bardzo takim bankiem, z którego korzysta wielu Ukraińców. Tak nasza poczta na przykład, czyli firma kurierska, Nowa Poczta, przepraszam, z niej także korzystają bardzo chętnie Ukraińcy ze względu na to, że działa szybciej niż Państwowa Poczta. Zresztą Państwowa Poczta też została zaatakowana. Więc tych ataków mamy dość dużo. Informatycy twierdzą, że dają sobie z nimi radę, że i że to nie wpływa na działanie przedsiębiorstw. Takie zapewnienia usłyszeliśmy między innymi od kolei ukraińskich, którymi kieruje Polak Wojciech Balczun. On u siebie kobieta na Facebooku napisał właśnie o tym, że to nie stanowi zagrożenia dla ruchu pojazdów. Ale utrudnienia rozumiem są, bo mam informacje mówiące o utrudnieniach w pracy lotnisk, metra w Kijowie, a także zakładów energetycznych, o których już wspomniałeś. Jeżeli chodzi o lotniska, rzeczywiście tutaj jest taka dość dziwna historia, dlatego że sam szef największego lotniska na Ukrainie, czyli w Boryspolu, najpierw napisał o trudnościach, a później stwierdził, że jednak nie, że lotnisko działa bez zakłóceń i także jeżeli chodzi o ruch lotniczy, to nie ma się tutaj czego obawiać. Wszystko działa tak jak poprzednio. Ale za to na przykład jeżeli chodzi o metro, to metro funkcjonuje normalnie. Jedyny problem jaki jest w metrze, to jest problem z płatnościami. Czyli de facto jest to problem banków, które nie przyjmują płatności, ponieważ na Ukrainie jest, oprócz tego, że w kasie można płacić za przejazdy, można także po prostu wchodząc do metra przez bramki, takie podobne bramki jak u nas, przyłożyć kartę z bankomatu, kartę z banku i on po prostu pobiera bramka odpowiednią sumę i to nie działa teraz. Ale generalnie rzeczywiście ten system metra funkcjonuje, więc ja myślę, że powoli Ukraina będzie sobie, te ukraińskie przedsiębiorstwa i prywatne, i państwowe będą sobie dawać radę z tym atakiem. I co ciekawe, tutaj też trochę jednak na korzyść Ukrainy działa to, że niektóre te systemy, szczególnie jeżeli chodzi o systemy energetyczne, one nie działają na takich platformach jak Windows, tylko to są systemy, które były zakładane wiele lat temu, może częściej jeszcze w Związku Radzieckim. I faktycznie są odporne na ataki cybernetyczne. Co za źródłem tych ataków? Ukraińskie MSW nie ma właściwie żadnych wątpliwości, podobnie komentatorzy w Polsce, że za tymi atakami nie stoją przypadkowi hakerzy. Tak, no to co mówiłem, że rzeczywiście tutaj ukraińskie władze od razu wskazują na Rosję i wskazują, że ma to cel państwowy i właśnie atakowane są te firmy, które są istotne dla funkcjonowania państwa ukraińskiego. No ale też trzeba zwrócić uwagę, że parę firm w Rosji też zostało zaatakowanych. No co oczywiście można uznać za jakiś listek figowy, ponieważ tam też zostały zaatakowane zachodnie firmy działające w Rosji. Ale jednak do czegoś takiego doszło, więc tutaj trudno na razie wyciągać tak bardzo pochopne wnioski. I chciałbym zwrócić uwagę, że te wnioski wyciągają najczęściej politycy tutaj, przynajmniej w Kijowie, albo doradcy polityczni. Jeżeli chodzi o informatyków, oni tak szybko nie mówią, kto za tym stoi. Mówią właśnie, że to też może być szantaż pod adresem największych firm, także pod adresem mediów, dlatego że myśmy tutaj nie powiedzieli o tym, że zaatakowano także media ukraińskie, prywatne, ale też no, może mieć to charakter państwowy. No to musimy po prostu poczekać. Teraz jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Wcześniej doszło do zamachu bombowego, a właściwie wybuchu samochodu Pułapka w Kijowie. Zginął oficer wywiadu wojskowego i ten wybuch był dzisiaj rano, a potem seria ataków hakerskich, dlatego niektórzy mówią, że to nie są przypadkowe działania. Z jednej strony mamy wybuchy i zamachy terrorystyczne, z drugiej strony mamy destabilizację państwa poprzez cyberataki. Stąd ten kierunek rosyjski wydaje się dla wielu oczywisty. Podobnie pewnie na Ukrainie.
Jeżeli chodzi o ten poranny zamach, w którym zginął oficer wywiadu wojskowego, no to rzeczywiście tutaj wszystko wskazuje na Rosję, dlatego że był to człowiek, który działał właśnie w ramach wywiadu, działał na terytorium Zagłębia Donieckiego, czyli tam, gdzie działają separatyści wspierani przez Moskwę. I tutaj dość jednoznacznie wskazuje się na rosyjski ślad. Ja tutaj też bym uważał i byłbym ostrożny z tym, że mieliśmy rano zamach, a teraz doszło do ataku cybernetycznego. Ja bym powiedział, że bardziej ten poranny zamach jest związany z tym, że Ukraińcy zlikwidowali grupę wywiadowczą, także działającą na terytorium Zagłębia Donieckiego. Całkiem niedawno, dopiero dzisiaj ujawniono, że na czele tej grupy stał obywatel Federacji Rosyjskiej, więc to może być bardziej z tym związane. Działania odwetowe. Nieodwetowe, tak, a ten atak cybernetyczny jakby idzie swoją drogą, no ale nie ma co ukrywać, że Ukraina jest w stanie wojny, chociaż nieogłoszonej wojny z Rosją i takie ataki, próba destabilizacji, to wszystko się wpisuje bardzo dobrze w działalność rosyjską, bo można się już czuć mniej bezpiecznie w Kijowie właśnie w związku z tym, że na przykład wybucha samochód, tam oprócz jednej ofiary śmiertelnej, czyli celu ataku wojskowego, mamy też dwie osoby ranne, dwie osoby przypadkowe przechodzące obok. Więc tutaj no, strona rosyjska na pewno się stara o to, żeby to państwo było jak najbardziej zdestabilizowane. Na razie prąd, jak słyszymy, jest, internet pewnie też. Tak, wszystko na razie działa i wydaje się, że będzie działać. Zresztą na Ukrainie może nie być ciepłej wody, może nie być prądu, ale internet zazwyczaj jest, jeśli nie kablem, to przez sieć komórkową. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, bardzo dziękujemy za te informacje, za te relacje. Będziemy oczywiście wracać do nowych informacji, jeśli tylko się one pojawią. Dziękuję raz jeszcze. Nowych informacji ekspertów zajmujących się tematem bezpieczeństwa, ataki hakerskie mają miejsce nie tylko na Ukrainie, to też już słyszeliśmy, ale także w innych państwach, między innymi w Holandii czy Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, celem ataków jest także sama Rosja, bo zaatakowany został koncern paliwowy Rosnieft. Według służb prasowych tej właśnie firmy, dzięki programom zabezpieczającym udało się uniknąć tej awarii i przełączyć cały system informatyczny na oprogramowanie rezerwowe, a władze Rosnieftu zgłosiły już zawiadomienie o cyberataku rosyjskim organom ścigania. Z Moskwy o szczegółach Maciej Jastrzębski. Rzecznik prasowy Rosnieftu, Michał Leoncjew, oświadczył, że atak hakerski mógł mieć poważne konsekwencje, ale w pory został powstrzymany. Procesy wydobycia i przetwarzania ropy nie zostały zatrzymane, dodał przedstawiciel koncernu. Leoncjew podkreślił także, że podobne ataki dotknęły spółki związane z Rosnieftem, m.in. Baszneft. W specjalnym komunikacie koncern paliwowy wyraża nadzieję, że ataki hakerskie nie są związane z toczącymi się procesami sądowymi. Jak przypomina agencja TASS, sąd arbitrażowy w Baszkirii rozpatruje skargę Rosnieftu na spółkę AFK Systema, w której stawką jest kwota ponad 2,5 miliarda euro. Z kolei agencja RIA Nowości twierdzi, że Rosnieft i związane z nią spółki zaatakował ten sam wirus, który zaraził systemy ukraińskich firm. Chodzi o program, który blokuje komputery, pozostawiając na ekranie żądanie zapłaty $300 za odblokowanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze jedna ciekawa informacja z Moskwy, bo Rosja otwarcie przyznała się do nielegalnych działań wywiadowczych. Według dyrektora rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego tajne operacje nabierają coraz większego znaczenia. Ma to związek ze skomplikowaną sytuacją w wielu rejonach świata, oświadczył Sergiej Naryszkin. Rosyjski wywiad zagraniczny obchodzi w tym roku 95-lecie swojego powstania. O jego sukcesach i trudnej służbie agentów mówił tydzień temu sam prezydent Władimir Putin, który przyznał, że sam był jednym z takich nielegalnych agentów. Wyrzec się swojego życia, swoich bliskich i opuścić kraj na wiele lat, poświęcając się dla ojczyzny. Mogą tylko wybrańcy. Tak mówił rosyjski prezydent, a szef rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego Sergiej Naryszkin poinformował, że współcześnie agencja, którą kieruje, wciąż prowadzi tajne operacje na całym świecie, korzystając z tzw. nielegalnych agentów. Jak dodał, jego ludzie dysponują świetnym przygotowaniem i doskonałym zapleczem logistycznym. Z jednej strony nielegalni agenci, z drugiej być może hakerzy. Niektórzy nie mają wątpliwości, że dzisiejszy atak na Ukrainie to kolejny element wojny prowadzonej przez Rosję. Tak komentował na antenie Polskiego Radia 24 ekspert z zakresu spraw międzynarodowych Jarosław Gusy. Ten atak przypomina i prawdopodobnie wirus jest podobny do tego, który został użyty przy ataku na system energetyczny ukraiński na zachodniej Ukrainie. On był badany i podejrzewam, że dowiemy się coś więcej już niedługo, ale jedno jest pewne i to było na szczycie NATO również mówione wprost. Cyberprzestrzeń stała się przestrzenią wojny.
normalnym polem walki, tak samo jak morze, powietrze, ziemia. Dodatkowo jeszcze niestety ta wojna jest prowadzona już teraz. W każdym razie widać to było, jeśli chodzi o akcje rosyjskie, bo tutaj raczej jest jasne, że Rosjanie zaatakowali ten system ukraiński. Rosjanie zaatakowali przecież Amerykanów w czasie kampanii wyborczej, dwa lata temu, czy 2,5 roku temu Wielką Brytanię, media we Francji, atak na Bundestag w Niemczech. To jest robione, ta wojna trwa po prostu i musimy zdać sobie z tego sprawę i zakładam, że ten budżet, o którym mówiliśmy na początku, ten polski budżet, również uwzględni po prostu ten program modernizacji sił zbrojnych, który jest wpisany w plany obronnościowe dotyczące kryptologii i cyberbezpieczeństwa, bo tutaj po prostu jesteśmy zapóźnieni i musimy naprawdę dużo zainwestować. To przejdźmy w takim razie do tematu bezpieczeństwa, bo wydatki na armię zdecydowanie większe niż obecnie. To temat dzisiejszego posiedzenia rządu, a dokładnie chodzi o nowelizację ustawy o finansowaniu sił zbrojnych. O jakich dokładnie pieniądzach mowa i kiedy? O szczegółach nasza reporterka Ewa Wasążnik. Limit wydatków na armię wzrośnie z obecnych 2 do 2,5% PKB. Na taki zastrzyk finansowy nalegało Ministerstwo Obrony Narodowej. MON twierdzi, że bez tych pieniędzy nie można skutecznie modernizować i rozwijać armii, która do 2030 roku ma liczyć 200 tysięcy żołnierzy, w tym 130 tysięcy zawodowych. Poza tym są jeszcze Wojska Obrony Terytorialnej, które mają być jednym z filarów polskiej obronności. Ich dowódca, generał Wiesław Kukuła, zapowiedział dziś w polskim Radiu 24, że jeszcze w tym roku powstaną 3 kolejne brygady. Dwie takie brygady między innymi powstaną w województwie mazowieckim, jedna w województwie warmińsko-mazurskim. Chcemy, żeby zafunkcjonowało 17 brygad i łącznie uwolnione były etaty, łącznie służbę mogło rozpocząć w tej formacji 53 tysiące żołnierzy, z czego 10%, czyli około 5,5 tysiąca to żołnierze tacy jak ja zawodowi, a pozostali to właśnie żołnierze ochotnicy terytorialnej służby wojskowej. Do końca 2019 roku w Wojskach Obrony Terytorialnej ma służyć 53 tysiące żołnierzy. Na budowanie struktur WOT budżet państwa wyda ponad 3,5 miliarda złotych. Zdaniem resortu obrony, tylko zwiększając wydatki na armię, można zapewnić bezpieczeństwo obywateli oraz zaspokoić oczekiwania sojuszników z NATO, tak by nie mieli powodów, by unikać zaangażowania na wschodniej flance. Na lepsze finansowanie sojuszniczych armii nalega także nowa amerykańska administracja. Prezydent Donald Trump na ostatnim szczycie NATO w Brukseli przypomniał. 23 z 28 państw członkowskich nie płacą tego, co powinny. Musimy wreszcie wnosić swój uczciwy udział. To nie jest uczciwe wobec amerykańskiego społeczeństwa i podatników. Przez ostatnich 8 lat Stany Zjednoczone przeznaczyły więcej na obronę niż wszystkie pozostałe kraje. Te zastrzeżenia nie dotyczą Polski, która jako jedna z 5 krajów już teraz wzorowo wywiązuje się z sojuszniczych zobowiązań. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Nie można tolerować obrażania żołnierzy Wojska Polskiego, tak mówił w Polskim Radiu 24 generał Wiesław Kukuła. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej tłumaczył w porannej rozmowie złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa zniesławienia żołnierzy. Chodzi dokładnie o wpisy, jakie pojawiły się w internecie. Generał zaznaczał, że nie może pozwolić na opluwanie munduru Wojska Polskiego. Złożyliśmy to zawiadomienie z prostego powodu, ponieważ tolerujemy krytykę, tolerujemy odmienne punkty widzenia. Powiem więcej, uważnie się nawet nie wsłuchujemy. Są one absolutnie niezbędne i stanowią pewną sferę wolności, której jesteśmy w stanie również bronić i jesteśmy do tego powołani, ale nie możemy tolerować nazywania żołnierza Wojska Polskiego bandytą czy też kapusiem. To się pojawia przede wszystkim ta zdecydowaność z naszej strony, dlatego że, podkreślam, jesteśmy żołnierzami Wojska Polskiego i nie możemy dopuścić do tego, żeby na mundur żołnierza Wojska Polskiego pluto. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej nie chciał podać szczegółów całej sprawy, przekazał jedynie, że chodzi o wpisy, jakie pojawiły się w internecie, a postępowanie wyjaśniające prowadzi warszawska prokuratura. Wcześniej krytyczne komentarze padały także ze strony polityków opozycji, którzy Wojska Obrony Terytorialnej nazywają bojówkami, prywatnymi bojówkami Antoniego Macierewicza. Minister obrony znowu jest na celowniku Gazety Wyborczej i polityków Platformy Obywatelskiej. Tym razem chodzi o książkę dziennikarza Tomasza Piątka, która twierdzi, że badał koneksję Antoniego Macierewicza, a rezultaty swojego półtorarocznego śledztwa opublikował w książce pod tytułem Macierewicz i jego tajemnice. Zdaniem autora minister obrony ma powiązania m.in. z rosyjskimi służbami wywiadowczymi i z Kremlem, a minister zawiadomił w sprawie publikacji prokuraturę. Poinformował o tym wiceszef resortu obrony Michał Dworczyk. Opublikowana wczoraj książka, która zawiera kłamstwa, oszczerstwa i pomówienia
stała się asumptem do tego, żeby ministra obrony narodowej zaatakowali parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Ta książka złożona jest z samych kłamstw i pomówień. Mamy nadzieję, że prokuratura i sąd zakończą ten spektakl. Wcześniej podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej domagali się wyjaśnień od ministra obrony. Rzecznik EPO Jan Grabiec mówił, że książka opisuje osoby związane z Antonim Macierewiczem i jego współpracowników, wśród których są ludzie skazani za przeszłość agenturalną, współpracę ze służbami PRL-u, a także ze służbami byłego Związku Radzieckiego, a później Rosji. Jan Grabiec podkreślał, że minister obrony ma dostęp do tajemnic państwowych i wojskowych i powinien być poza wszelkimi podejrzeniami. Dlatego oczekujemy od ministra Antoniego Macierewicza wyjaśnień dotyczących osób wskazanych w książce i powiązań pomiędzy Antonim Macierewiczem a tymi osobami oraz od polskich służb specjalnych, od pani premier. Oczekujemy, że te służby podejmą działania w celu wyjaśnienia powiązań osób z otoczenia Antoniego Macierewicza z tajnymi służbami obcych państw. Jak komentował później wiceminister obrony Michał Dworczyk, ataki na szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza nasilają się zawsze przed ważnymi dla bezpieczeństwa Polski wydarzeniami. Tak było przed warszawskim szczytem NATO, tak było przed ostatnim brukselskim szczytem NATO, kiedy Platforma Obywatelska i Nowoczesna próbowały przeprowadzić wotum nieufności wobec ministra. Tak jest i dzisiaj, kiedy minister obrony narodowej w przeddzień spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, spotkaniem, na którym mają być omawiane najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego kwestie, jest brutalnie atakowany przy użyciu kłamstwa, pomówienia i oszczerstw. Zdaniem posłów PO minister Macierewicz powinien być przynajmniej urlopowany do czasu wyjaśnienia całej sprawy opisanej w książce, a wiceszef resortu obrony mówi, że trudno odnosić się do każdej niestworzonej rzeczy, którą antagoniści Antoniego Macierewicza wypisują. Zarzucił Platformie brak odpowiedzialności i wyraził nadzieję, że prokuratura i sąd sprawę zakończą. A teraz Radom. Tam dymisje i zatrzymania. Trzy osoby podejrzane o pobicie mężczyzny podczas sobotniej manifestacji KOD-u zostały zatrzymane przez radomską policję. Ustalono personalia kolejnych 9 z nich, a w związku z incydentem stanowisko stracił szef policji w Radomiu. Na podstawie analizy zapisów wideo funkcjonariusze ustalili i zatrzymali 3 mężczyzn, którzy podejrzani są o pobicie uczestnika demonstracji zorganizowanej przez KOD. Do prokuratury, która nadzoruje czynności, trafią wnioski o zastosowanie wobec nich odpowiednich środków zapobiegawczych. Poza tym zidentyfikowano 9 innych osób. 2 usłyszały już zarzuty zakłócania legalnej demonstracji. Pozostałe zostały wezwane do złożenia wyjaśnień. Oba zgromadzenia były legalne i zostały zgłoszone przez osoby prywatne. Młodzież Wszechpolska poinformowała urzędników, że ma zamiar przemaszerować przez Śródmieście. Członkowie KOD-u chcieli wiecować w jednym miejscu. Uczestnicy obu zgromadzeń nie mieli prawa się spotkać. Do spotkania jednak doszło, a podczas niego do przepychanek, które przerodziły się w bójkę. Konsekwencją zajścia była kontrola w Komendzie Miejskiej zarządzona przez komendanta wojewódzkiego. Natomiast jej następstwem odwołanie szefa radomskiej policji. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A wydarzenie w Radomiu dla telewizji w Polsce.pl komentował dziś wiceminister odpowiedzialny za policję Jarosław Zieliński. 3 pierwsze osoby zostały zatrzymane spośród tych, którzy uczestniczyli bezpośrednio w tych zdarzeniach w Radomiu. Raczej na tym etapie to są ci, którzy spowodowali zakłócenie zgromadzenia KOD-u, ale niewykluczone, że po obu stronach może okazać się, że są osoby, które będą wymagały czynności ze strony policji. Sprawa jest świeża. Są skonfliktowane ze sobą grupy. Taki był tutaj przypadek, które nie powinny odbywać zgromadzeń blisko siebie. Mogą manifestować swoje poglądy, ale no, to jest także apel do nich oczywiście, nie powinny zakłócać i odbierać tego prawa do demonstrowania swoich postaw innych. Policja będzie reagowała i prokuratura wtedy, kiedy prawo będzie łamane. Niezależnie od tego, kto będzie tego się dopuszczał. Wszyscy powinni brać pod uwagę to, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i za spokojny przebieg takich zgromadzeń, ale najpierw sami organizatorzy, ale także później ci, którzy o tym decydują, czyli samorząd wydając decyzję i policja przygotowując plan zabezpieczenia. To trzeba takie warunki w miarę możliwości oczywiście stworzyć, które nie doprowadzą do jakichkolwiek zamieszek, bijatyk, naruszania prawa i tak dalej. No, tego zabrakło w Radomiu. A my wrócimy do tego tematu już niedługo w debacie po 17:00. Do usłyszenia za kilka minut. Reklama.
Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepasilimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepasilimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Nasiąg smaty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Na koniec miesiąca oszczędzaj w Lidlu, bo tylko jutro super okazja. Cukier kupisz aż 33% taniej, czyli jedynie 1,99 zł za kilogram. 1,99 zł. Tylko w środę. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kiedyś bólnóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką, nie zmienię Diohespanu. Co się po bankach nam wije wciąż.